Dai. Kurde, na chwilę bym już tak było. No ja do tej szóstki jadę, wiesz? I wiesz co? Ja, on tu był, no zapomniałem ci zadzwonić. On tu był, wiesz? No. No wiesz co, za chwilę, bo to jest tutaj blisko, nie? 2 km, to są, nie wiem, 5 minut. No to jest okej, no. No. Dobra, tu poszli, no. Aha, lokalny, no, coś takiego. Ale jak coś to idzie wjechać, no dobra. To na razie. Na razie, jechaj. Prawo i zaś tutaj mamy jakiś zakaz. Zaś mamy zakaz 3,5 tony, pięknie. Excepte lokale. Coś tam lokale. No ale widzimy, są tu jakieś firmy. No więc no jedziemy prosto. Mnie właśnie niepotrzebnie dawałem te pachołki takie czerwone. To jest jakieś, ja nie wiem o co chodzi, bezpieczeństwo, ale nie wiem kogo, ani czego, co pieszych. Po prostu utrudnia tylko życie wszystkim dookoła, nie? Te pachołki takie. No ja mam tu w lewo skręcić teraz. Ciekawe. Tu w lewo ja. Myślę, za kasztania dotrzeć. Wyjada? Jak go tu nie wyjada, potem to będzie tragedia. Muszę nawrócić. Co teraz? Płacz i zrzucanie zębów, no? Wiecie co, to nie ma sensu, ja tu nie pojadę, bo ja się tu zablokuję. Moim wyjściem jest takie coś, że tu jest taki kościół, patrzcie. Co tam te opony tak trzeszczą. Na tym placu kościelnym stana i tu się po prostu tam pojada, no. Polskie. Co innego. Jedzie. A potem będę po tych krawężnikach jeździł. muszę tak stanąć, trudno. Co ja zrobię? Nic ja zrobię. Sprawa tego typu, żeby tam wjeżdżać, nie? Bo jak tam obejrzeć piechty, no idzie tam wjechać. Tak to wygląda, że idzie, ale no. Tu jest wszędzie zakaz 3,5 tony. Budują. Łys. Szpule, tak się nie ruszy. Tak. Tu właśnie nie wiem, czy widać takie te pachołki czerwone i one tu właśnie stoją, no według mnie niepotrzebnie, no ale oni tu pewnie mają jakieś swoje przepisy. Teraz ja muszę skręcić ostro w lewo. No i nie wiem, czy to trawenda, czekaj. Tam jest auto. Trawenda. Te opony normalnie trzeszczą, nie? Ale co zrobić? Muszę mieć pootwierane szyby, bo wtedy słyszę, co się dzieje na zewnątrz. Czy ktoś pod kółko nie wpadł, czy coś. Pode mną są jakieś studzinki. Na te studzinki też trzeba uważać, bo nigdy nie wiadomo, czy to się nie zarwie. Kiedyś rzek zarwał, ale to w Polsce. To się studzinka pode mną zarwała. Ale nie pojechał jak stamtąd, tylko że zadzwonił na straż miejską, w Rybniku to było i przyjechali. Teraz tak, muszę jakaś tu stanąć. O, jak już dziadek patrzy na mnie, że ja tu takim autem jadę, to jest ciężko. No ale jedziemy. Tak, jedziemy. Następny punkcik. Jak ktoś nie widział Belgii, to proszę patrzeć, oto Belgia. La communication Samsung et mon interlocuteur il m'a dit qu'il était en train d'essayer de contacter les chargés de com sur place. C'est Basile avec son petit jeu Chimie 2000. Oh maman, regarde, je vais faire une expérience. Regarde les deux fils, quand on les met tous les deux bout à bout. Maman, maman, oui, mais qu'est-ce que tu fais en larmes, maman? C'est un truc, mais c'est étonné. Heureusement, maintenant, il va y avoir. Czekaj, to jest jakaś... Aha, teraz... Czekaj, czy tu w prawo? O. A tu w prawo, a tyle 3,5 tony, pięknie. Czyli jest to troszeczkę takie niebezpieczne, można powiedzieć, 3,5 tony. A ja już tu byłem kiedyś. Z drugiej strony też jest zjazd, to bierzemy jak to będzie wyglądało. Halo, Kasia? No słuchaj, bo ja tak u tej piątki jestem bo tu to napisałem, będę mogę dalej wszędzie, że niby jest tu ciasno, nie? Ale nie wiesz, czy oni tu od nas wyjeżdżają tam? No. Aha, bo on miał dać znać na... No jeszcze nie, za chwilę byda, wiesz? Za chwilę byda i był taki bardziej wylękany, a teraz jak nie ma taki wylękany, wiesz o co chodzi. No i teraz... No właśnie, no. Dobra, to na razie. No, na razie, cześć. No to zobaczymy, no to trudne wjazdy, nie? No tak, niby tu idzie wjechać. To znaczy tak, z tej strony nie ma... Znaczy zakaz był w ogóle, żeby tu... Na początku tam był zakaz, że w całej tej strefie niby, także jako tako by tu nie mógł być. Tak, widzicie? Czasem jest tak jak jest, trzeba na deszczu pracować. Szyby mi zaparowały. Muszę puścić ogrzewanie na szyby. Te moje miśki to mi tu blokują te nawiewy. Kurde, bardzo deszcz. Zaciekawie. Francuski prysznic. Chyba odparowywuje w oczach. Oczywiście nawigacja wariuje. No i co jest? Szczere. Szczere to nawigację. Zaś to mam takie troszkę nie za bardzo ten wjazd, taki zaś powiedzmy z takich trudnych wjazdów tirem. Będę obejrzeć. Tak. No bo jak nie my, to kto? Kurde, jak ja wyglądam. Normalnie masakra. Te moje naczynia, kurde, muszę to posprzątać. Zawsze o tym zapomnę. Kurde, to nie widzę, ma pomału, no i się ciśnie. A, Kasia, sorry, jeszcze zadzwonić do mojej Kasi. No, na razie, ja, cześć. Pięknie.